osób, które nie są stałymi bywalcami, pozwolę powiedzieć, jak się nazywam. Nazywam się Jacek Moskwa, jestem wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i będę miał zaszczyt prowadzić dzisiejsze spotkanie. Witam Państwa, dziękuję za przybycie. Będziemy mówić o książce bardzo ciekawej, powiedziałbym wybitnej. Mianowicie jest to książka zatytułowana Na rogu Stalina i Trzech Krzyży, a będziemy jeszcze mówili, skąd wziął się ten tytuł. Listy do Jerzego Borejszy 1944-1952. Witam bardzo serdecznie wybitnego historyka, zarazem syna bohatera tej książki, Jerzego W. Borejsze. Pana profesora Grzegorza P. Bombiaka, który jest właściwie autorem tej książki, autorem opracowania, wstępu, przypisów, doboru ilustracji, właśnie swój byt poza autorami listów do Jerzego Borejszy, cały swój byt ta książka zawdzięcza profesorowi Bombiakowi. Ja pozwolę sobie na początek, ten wstęp to jest właściwie osobne dzieło literackie, liczące prawie 80 stron. Bardzo ciekawe dokonanie z dziedziny biografistyki. Chciałby się przeczytać więcej z tej przedmowy, z tego wstępu, ale ja przytoczę, tylko pozwolą Państwo, że na siedząco, przytoczę tylko bardzo malutki fragment, bo to się zaczyna według starej recepty Hitchcocka, że najpierw powinno być trzęsienie ziemi, a potem napięcie powinno rosnąć. Tu się zaczyna od sceny takiej. Rzecz dzieje się po śmierci Jerzego Borejszy. Bohaterką jest jego żona, wdowa. Przez uchylone na chwilę okno w cichej alei róż usłyszała zbliżające się kroki. Wiedziała, że to on. Miał charakterystyczny, powolny, miarowy chód. Szczęk zamykanych na klatce drzwi i dźwięk ruszającej windy potwierdziły przebicie. Dzwonek, stuk odciągniętej zasuwy i głos gosposi w przedpokoju przypomniały podobne wydarzenia sprzed lat. Dzień dobry, Ewo, witam. Stali przez chwilę, jakby nie chciała go wpuścić dalej. Nie wejdziesz? Jeśli musisz. Usiedli, zaczął rozmowę o jakichś nieistotnych sprawach. Po co przychodzisz? Przerwała mu w połowie zdania. Niezmieszany odpowiedział, muszę przejrzeć wszystko, co zostało po Jerzy. Grupa specjalna jest szczególnie zainteresowana jego papierami. Przecież on już nie żyje. 3 lata temu sam kontrolowałeś jego listy po wypadku. Po co wam to? Rzuciła gwałtownie, ale po chwili spokojnie dodała. Teraz rozumiem, dlaczego nie chciałeś robić tego przy bratanku. To dla jego dobra. Tak myślisz? I sądzisz, że po tym będzie chciał z tobą rozmawiać? Jak to rośnie, zrozumie, wszystko mu wyjaśnię. Nie sądzę. Wszystko jest w gabinecie Jerzego. Jeśli musisz to zrobić, to pułkownik Urzędu Bezpieczeństwa wie chyba, gdzie i jak szukać. Bohaterem jest brat. Drugą osobistością tej sceny jest osławiony brat Jerzego Borejszy, pułkownik Różański. Czy ta scena rzeczywiście miała miejsce, panie profesorze? No tak, bo pan tutaj właściwie miał dopiero dorosły. Tak, ja dorastam, bo mnie wysłali, wysłali mnie jeszcze, nie miałem 17 lat. Jestem wdzięczny, że mnie zresztą wysłali do wielkiego kraju, czyli do Związku Radzieckiego. To była decyzja polityczna odgórna. Bliziutko mikrofon, bardzo blisko. On jest włączony, tak. Dobra. Trzymaj blisko. Okej, teraz słychać? Nie, jeszcze blisko, bardzo blisko. Bardzo bliziutko i trzeba trzymać. Tak, tak. Tak. O, dobrze, to teraz lepiej. Okej. Mnie nie ma w czasie tej sceny, bo ja jestem w kazaniu nad Wołgą. Do kazania nad Wołgą wysłano mnie na zlecenie komisji chyba specjalnej Komitetu Centralnego, o czym się po latach dowiedziałem. To była komisja w składzie OHAP, Mazur, Franciszek, Nowak, Zenon,
która się zajmowała likwidacją sprawy Borejszy. Chodziło o to, że urządzono ojcu pogrzeb, zresztą pod ciśnieniem Związku Drukarzy, którzy przyszli no, co najmniej setkami, jeśli nie tysiącami, były tłumy ludzi i z inicjatywy, trzeba powiedzieć, Cyrankiewicza i Rapackiego. Generał Frej Bielecki wydał rozkaz, słychać? Wydał rozkaz, żeby eskadra lotnictwa oddała honory wojskowe i nagle ten człowiek od 3 lat odsunięty miał wielki pogrzeb. Nie podobało się to w stolicy mocarstwa. Prawdopodobnie, ja nie znam szczegółów, profesor Kersten jakiś tam fragment publikowała, że zastanawiali się, czy nie urządzić procesu pokazowego, a tymczasem od 1949 roku ojciec umierał po wypadku na raka, wstrząs mózgu i tak dalej. Więc mnie nie ma. Czy ta scena miała miejsce? To, że pułkownik wycofał część papierów, oczywiście, że miała miejsce, dlatego, że ja widziałem papiery przed wyjazdem do Kazania, do Związku Radzieckiego i po powrocie. I to nie było wcale takie proste. Papiery te zostały wycofane przez niego na zlecenie kancelarii Bieruta. Chodziło o to, żeby miękko to zrobić, nie rewizja, prawda, siłą, a miękko wycofać papiery. O co chodziło? Z tych papierów zostały resztki papieru maknowych, ale to są resztki, jak pan wie. Coś tam o Kongresie Intelektualistów i tak dalej. Większość tych papierów zginęła. Bardzo dziwne, że nawet książki, jedna książka ocalała i wróciła, początki klasy robotniczej Niny Asorodowrej. Więc dlaczego wycofywano, dlaczego zniszczono? Kto i co zniszczył? Tego ja dokładnie nie wiem. Przypuszczam, że pułkownik Różański zniszczył jakieś notatki brata, który był, no, nie nadawał się do kontroli. I ja pamiętałem tam różne takie fragmenty, które w biegu przeczytałem, ja parę miesięcy po jego śmierci wyjechałem, byłem niepełnoletni i tak dalej. Także zniszczył, no, prawda, bo były obraźliwe pod adresem niektórych członków biura politycznego, prawdopodobnie były tam kpiny, ojca i tak dalej. To on zniszczył, żeby się nie wydostało, ale musiał przekazać materiały dotyczące kontaktów Borejszy z Zachodem, jego związków z Zachodem. Wiadomo, że miał ich wiele, organizując na przykład Kongres Intelektualistów. To nie był przypadek, że Picasso przyjechał do Polski, bo ojciec się pętał wokół niego jako młodzieniec studiujący we Francji w latach 20. i chodził do rotondy i Picasso znał młodzieńca, bo młodzieniec mówił po hiszpańsku, nie tylko po francusku. I Picasso pierwszy raz w życiu zdecydował się opuścić Francję i pierwszy raz w życiu zdecydował się polecieć samolotem i pierwszy raz w życiu podarował ojcu zbiór ceramiki i jakieś obrazy, które ojciec oczywiście powiedział mu, wiesz co z tym zrobić, i ojciec przekazał to do Muzeum Narodowego, gdzie te talerze, ta ceramika jest po dziś dzień. Powiedział, nic ma nie zostać w domu, naród jest biedny i tak dalej. Takie były czasy. Otóż to jest odpowiedź. Czy to miało miejsce? Oczywiście, że miało. Szczegóły znała matka, która nie lubiła się rozwodzić na te tematy i znała Irena Szymańska, której zapis wspomnień, których Matuszewski Ryszard nie wydrukował, bo już nie miał siły, nie zdążył dołączyć do tego tomiku, ten zapis jest u mnie na taśmach. Także ja jako historyk wiem o tym przeszukaniu od 2 osób. Dodatkowo jest zapis na 3 taśmach na te tematy Mirosława Hegemana, dyrektora gabinetu prezesa czytelnika i przyjaciela ojca, chyba przedwojennego, absolwenta szkoły kadetów. No to ja nagrywałem sam Hegemana. Także
jest potwierdzenie, czy był śnieg, czy nie było śniegu, tego ja nie wiem, mnie tu nie było. Że rzecz się tak dokonała, tak. Czy była na zlecenie komisji KC, tak. Że wykonał to Różański, bo to było łatwiejsze, to też prawda. No i tutaj kropka. Dobrze, ale listy pisarzy jednak ocalały, to... Bo listy pisarzy zostały uznane za mało ważne, a w dodatku znaczna część tego, co ja mam jako archiwum i co ludzie mi dawali, bo tam są po Annie Baranowskiej papiery, są po stryju Janusza Kazgira papiery, który był zastępcą ojca. Ludzie mi przekazywali, a ja zbierałem. I było kilku takich hobbystów, którzy ja uporządkowałem część tych papierów, ale znaczną część porządkowali Zbigniew Gregorczyk, Eryk Krasucki, ludzie, którzy pisali o ojcu albo się interesowali, bo ja od gdzieś lat 70. to ja już miałem dosyć uprawiania tego kultu i tyle tylko, że zbierałem. Natomiast do tych materiałów zaglądało, wykorzystało ich 10 osób, poczynając, że ostatnia była chyba Katrin Stephen, która pisała o Zbigniew Hirschfeldzie, bo listy Hirschfelda są, a przedostatni był zdaje się Andrzej Franaszek do książki o Miłoszu i tak dalej. Mówię to dlatego, że rzuciłem okiem na książkę z dziedziny fantazji historycznej Niesamowici bracia Goldberg, która jest po prostu tak zmyślona. Tam jest bardzo dobrze o moim ojcu, bo to jest odpisane, fragmenty są odpisane dosłownie z nagrodzonej książki Eryka Krasuckiego, międzynarodowy komunista, i to są prawdziwe fragmenty. 75% to jest zmyślenie. Blondyni tam byli brunetami, tam wszystko jest na odwrót. Wzorowy mąż, jakiś nie mówię o moim ojcu, był znanym Don Juanem i tak dalej, i tak dalej. I to jest przedstawiane jako literatura śledcza. No ja z przyjemnością patrzyłem, jak autor chwali ojca, ale nudnie chwali. I tyle mogę powiedzieć na marginesie recenzji, która się ukazała dzisiaj w Gazecie Wyborczej Dariusza Nowackiego i recenzji, która się ukazała 2 tygodnie temu w Newsweeku Piotra Bratkowskiego. Dlaczego mówię o tych recenzjach? Tego rodzaju fantazja absolutnie historyczna, owszem, nawet uznanych krytyków literackich znajduje poklask i zainteresowanie. Natomiast sążnica księga dokumentów na razie jest jeszcze nie do końca zauważona, mimo że się ukazała wcześniej niż ta powieść fantazji całkowitej zresztą. Bo 75% to ja chyba łagodnie mówię, że tam jest 75% fantazji. Tak, ale książka, ja podzielam oczywiście zdanie pana profesora o wielkiej wartości tej książki dokumentalnej, ale także literackiej, ale ona ukazuje szersze zjawisko. Flirt, czy nawet romans pisarzy z władzą totalitarną. I tu chciałbym, żebyśmy trochę odbiegli od tematyki tej książki. Chciałem zapytać, jak to na przykład, bo pan profesor zajmował się Włochami, faszyzmem Mussoliniego. Teraz ostatnio czytałem głośną książkę Uległość znanego francuskiego autora, która pokazuje przejęcie władzy we Francji przez islamistów i właściwie to są zjawiska takie jak zdobycie władzy, prawda, Miłosza, czyli ten romans twórców z władzą totalitarną. Czy był czymś wyjątkowym w Polsce, czy szczególnym, czy jest to zjawisko powtarzalne? Zjawisko z pewnością jest powtarzalne, ale trzeba je wycieniować. Tutaj ta książka jeszcze słabo pasuje do nadtytułu, do pisarzy i władza totalitarna, bo ta władza jeszcze nie jest totalitarna. Ta władza jest już totalitarna, jeśli chodzi o wprowadzony aparat policyjny, ale w dziedzinie kultury, nauki jeszcze jest stara profesura, stare zwyczaje, starzy pisarze. I ja będę mówić za chwileczkę o tym, pisarza władza totalitarna na przykładach klasycznych. Ta książka to jest jeszcze czas, kiedy trzeba dodać do
ten Wielka Trwoga, taki jest tytuł książki Marcina Zaremby, doskonałej zresztą, o tych pierwszych latach powojennych, ale do tego tytułu Wielka Trwoga trzeba dodać i nadzieja. Ci ludzie nie współpracują, z tego powodu się dostosowują do władzy totalitarnej. Ci ludzie jeszcze nie wiedzą, czym to pachnie, kiedy już policja sobie poradzi po 1949 roku, co będzie dalej. Ci ludzie to jest, jak się to ładnie określało dawniej, postępowa inteligencja. To jest Kotarbiński, to jest Eryk Lipiński, to są setki ludzi. Jeśli do tych 60 nazwisk Państwo zajrzą, to znaczna część, nie wszyscy, znaczna część przed wojną walczyła przeciwko Berezie Kartuskiej, przeciwko brzydkim latom 30. sanacyjnym i tak dalej. No, ale jest i Dobraczyński, Jan Dobraczyński wśród. Jest i Dobraczyński, jest i Gałczyński, prawda, wielki przyjaciel ojca, tak, którego traktował trochę jak ojca swojego, mimo że nie było tej różnicy lat i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Lech Bolesław Piasecki, bo tak. Kiedy nawrócimy do tytułu i będziemy objaśniać tytuł z pomocą pana profesora Bobiaka także, przepraszam, że się wciąłem. Tak, no więc dobrze, to nie jest jeszcze władza totalitarna, to jest już władza autorytarna, czyli jesteśmy na drodze. To jeśli chodzi o samą tą książkę, to są jeszcze te lepsze lata, lata nadziei. Zresztą to długa sprawa, ale ten ustrój totalitarny w Polsce to był niepełny totalitaryzm i miał swoje etapy. Jeśli porównujemy sytuację pisarzy przy całej cenzurze, narzucaniu tematów, manipulowaniu, porównamy to z Węgrami, z Rumunią, z Czechosłowacją, to porównania tutaj specjalnego nie ma. Pisarze i władza totalitarna. Dwa przykłady, bo pan prowokuje mnie, prezesie. Włoski przykład, Curzio Malaparte i przykład radziecki, Ilja Ehrenburg. Ich cała droga życiowa pokazuje, jakich ta władza zmuszała. Zresztą obaj oni popierali. Ehrenburg był bolszewikiem przed rewolucją. Malaparte należał do najbardziej zaciekłych faszystów, ale potem buntują się przeciwko tej władzy i Malaparte, no, jakoś się wywinął, siedział w więzieniu. Ehrenburg wielokrotnie ryzykuje głowę w tym ustroju. Czy to ciśnienie władzy totalitarnej rozwija talenty? Trudno powiedzieć. Zmusza do pisania baśniowego, na przykład. Czy kiedy się rozwija lepiej literatura, czy w oporze przeciwko władzy autorytarnej i totalitarnej, czy w warunkach demokracji, to jest otwarta sprawa i to zostawiam. Jak to wygląda, jakie tu paralele można było snuć, bo ani Ehrenburg nie miał specjalnej władzy jako organizator, ani Malaparte, który był, Malaparte miał, był redaktorem na stampy. Ja mówię o tym prawie dotykając tych postaci, ale czasu nie ma, bo Ehrenburga raz spotkałem, nie wzbudził mojego zachwytu, byłem studentem, byłem na spotkaniu z nim. Natomiast urodziny Malapartego we Florencji byłem oczywiście jako pierwszy historyk, zanim się ukazała jakakolwiek, u pani Ronki, jego siostry, byłem jej gościem. I dotykałem tych ludzi, widziałem, jak ciśnienie totalitarne zmienia, jak pobudza do twórczości, jak pobudza do protestu. Przepraszam, Malaparte jest znany nie ze swoich pierwszych głośnych książek, najbardziej jest znany z dwóch książek przeciwko, z Kaput i ze Skóry. To takie luźne dygresje na temat władzy totalitarnej. Ja myślę, ja chciałbym tu przerwać, myślę, że władza totalitarna. Władze sprawowali w tych systemach... Ale może o ojcu nam pan coś powie. A nie, prawda, właśnie, o pisarzach. Będziemy jeszcze mówić. Może zdążymy. Do mikrofonu. Staram się, ale... Nie staram się.
jeszcze ostatni przykład. Sprawujący władzę nad kulturą w systemie totalitarnym często byli przeciwnikami tejże władzy. Starali się czynić dobro imperium zła. Przykład klasyczny rosyjski to Anatolij Wasiliewicz Lunaczarski, który był komisarzem oświaty przez 12 lat, rzecz niesłychana, znany teoretyk zresztą, od 1914 do 1929 roku i na swoje szczęście wysłany na zesłanie do Hiszpanii jako poseł, zmarł po drodze do Madrytu w Mentonie w 1933 roku. Ten Lunaczarski, o którym się pisze tylko, że rządził, zarządzał i tak dalej, 8 razy podawał się do dymisji w ciągu tych 12 lat. I to o tym mówi, że przyglądając się tym obrazom czarne, białe, trzeba widzieć, że ci zarządcy kultury dla pana w systemie włoskim Giuseppe Bottai, z sekretarzem Giuseppe Bottaia, tak zwanego liberalnego faszysty, z nim toczyłem długie rozmowy w Berlinie, bo był to młody człowiek. Właśnie na temat tego, na czym polegał liberalizm faszyzmu włoskiego. Kropka. Dobrze, to wróćmy teraz do Jerzego Borejszy. Zdaniem panów, czy w ogóle możliwy był liberalny komunista? Czy taka postać, bo powiedział pan liberalny faszysta, czy możliwy był, czy skończyłby marnie po prostu właśnie w jakimś fingowanym procesie? To miał gwarantowane. Tam co jakieś przekazy, że jeden dzień był nawet aresztowany, ale wzięli pod uwagę, że był już niezrównoważony po prostu, że to nie będzie pożytku procesowego. Czy był tym Mefistofelesem, który tych wszystkich tych doktorów Faustów mamy w tej książce? Około 60 właśnie. 60 doktorów Faustów. Czy po prostu stwarzał taką ekologiczną niszę? Jak pan sądzi? Był utopistą. Był utopistą, a wierzący w utopię tę utopię często realizują siłą, przeprowadzając właśnie ustroje autorytarne czy totalitarne. Był utopistą na skutek tego, że w rodzinie zamożnej, oświeconej zbuntował się przeciwko nędzy ludzkiej i przecież dłuższy czas, pani żądała, żeby były szczegóły nowe, przecież on był anarchistą w młodości. Przecież do tego się przyznawał, nie był z anarchistą tak z szeregu. Teraz dopiero polscy anarchiści odkryli w Amsterdamie w Instytucie Historii Społecznej cały zespół pod pseudonimem zaszyfrowany mojego ojca jako sekretarza organizacji młodzieży anarchistycznej w Europie Zachodniej. Otóż on zrezygnował z tego anarchizmu, przyjechał do Polski, żeby odbyć służbę wojskową, i doszedł do wniosku, tak jak ja to odtwarzam, że anarchiści działają w sposób zbyt chaotyczny, żeby zapewnić dobrobyt ludowi, zmienić stosunki społeczne i tak dalej. I kupił, poślubił tę utopię, jaką był komunizm. I to jest część mojej odpowiedzi. W tym komunizmie nie byłoby wygodnie nigdy do końca. Mogę to powiedzieć, dlatego że istnieją dzienniki ojca z frontu, za które nie wiem o czym on myślał, ale gdyby je przeczytano, no to byłoby z nim tak jak Sołżenicyn. I to jest tyle, co mogę powiedzieć. Aha, jeszcze jest jedna rzecz. Zachowały się notatki Wojciecha Żukrowskiego, który towarzyszył ojcu do Berlina i był świadkiem długiej rozmowy ojca z generałem Prawinem. Według tych notatek Żukrowskiego, częściowo cytowała, coś tam cytuję Krasucki z tego, wynika, że oni dwaj między sobą przy nim, nie krępując się, porucznik AK, świeżo wojna się skończyła, mówili ku jego zdumieniu o tym, co będzie, kiedy wreszcie Stalin umrze. Zapis jest długi tej rozmowy między dwoma panami. Więc mówię to po to, że nie bez hagiografii, ale upraszczanie też nie ma sensu.
Pana profesora Wąbiaka. Teraz pytanie właśnie to samo. Czym on uwodził tych pisarzy? To zanim odpowiem, to może jeszcze jedna literacka dygresja, która by związała, która by umieściła samą postać w kontekście XX wieku. Wszyscy jeszcze znamy i wiemy Kanon Literatury Polskiej, bo z młodzieżą już trochę mniej, więc będę mógł mówić z skrytami. Jerzy Borejsza, jest pytanie, czy był lulkiem, czy był radnym, który szedł na ten belweder, bo dokładnie bohaterowie i wiek to jest tyle, ile miał Jerzy Borejsza przed wojną. Nie wiemy tego, bo nie ma archiwów. Ale to jest człowiek, który wtedy jeszcze nie był w Rosji. Nie wiedział, czym jest Rosja, nie wiedział, jak to się zakończy. Więc to jest też odpowiedź, bo on był żeromszczykiem. Po wojnie część działań była działaniem typowo tym, czym przesiąkł za młodym, właśnie tym ideami Stefana Żeromskiego, zresztą z rodziną Żeromskiego miał kontakty, zachowały się listy, zresztą nie listy, przepraszam, zachował się zapis w dzienniku Dąbrowskiej, kiedy przychodzi Monika Żeromska do niej, pyta, jak ona ma się zachować, bo przyszedł, kontaktował się Jerzy Borysia, bo chce zrobić numer monograficzny o Żeromskim, tu przepraszam, cytuję, bo gówniarze chcą go spostponować. I próbuje nawiązać jakąś nitkę z przedwojennymi inteligentami, próbuje tego Żeromskiego bronić, bo Żeromski był nacenzurowany. Całkowicie wykreślony był Sienkiewicz po wojnie, natomiast Żeromski był na granicy, czy zwłaszcza na propozycji Wyszkowej, prawda, utwór, który dopiero po latach się ukazał. Czytelnik zastrzegł sobie wszystkie prawa do Żeromskiego, bo te wydawnictwa dzieliły między sobą. I czytelnik wydawał Żeromskiego do początku lat 50. i potem była cisza. No, ale wydał tego tyle, że potem ta dziura, jaka nastąpiła, kiedy była cisza o Żeromskim, wystarczyło, żeby móc się Żeromskiego czytać. Także to też, tak, prawda, niejednoznacznie należy tą sytuację odczytywać. Dwa słowa. Pan rzeczywiście podsunął mi ideę, profesorze. Borejsza, czyli jeszcze jako Goldberg, uwaga, wziął udział w przygotowywaniu powstania krakowskich robotników, miał 18 lat, w 23 roku, uwaga, to wiadomo. I druga rzecz, która jest we wszystkich życiorysach, w początkach on był w Czerwonym Harcerstwie u Ciołkosza. Był sekretarzem Zjazdu Harcerstwa Czerwonego PPS-owskiego w 22 roku. Także drogi ludzi bywają zawiłe, my je upraszczamy. Wracamy do pytania, czym wabił? No, czym kusił, bo to jest dobre słowo. Przede wszystkim po ludzku kusił literatów stabilizacją. Pamiętajmy, to nie Kraków ocalały, to nie inne miasto, to Warszawa zniszczona, zrujnowana. Literaci wyciąga tych literatów z prowincji, wysyła samochody specjalne po nich, otacza opieką, zarówno najpierw w Łodzi, potem w Warszawie. I to, co pisze jeden z nich, Naukowska to w swoich dziennikach, przypomniałem sobie, pisze, będą mnie drukować, będę mogła oddziaływać. On daje im, czyli literatom, możliwość realnego oddziaływania na rzeczywistość, tak jak była misja inteligencji XIX-wiecznej, nawiązując do tej roli, jaką odgrywała przed wojną i z radości ocalenia i możliwości odbudowy tego całkowicie zrujnowanego życia intelektualnego, kulturalnego. A więc tu wielki kusiciel, ale i inspirator, czy człowiek, który dawał szansę na realizację tych zamierzeń myśli. To druga strona tego medalu, prawda? Bo oczywiście mamy małe świadomości, że nie robi tego bezinteresownie, prawda? No, miało to cel i zresztą nie ukrywał, prawda? To jakby też mówił o tym wprost. Ci, co nie atakują, już nie atakują, mówię, systemu bezpośrednio, są korzystni dla systemu, prawda? Stąd należy wszystkich tych literatów otoczyć opieką, dawać możliwości bardzo wysokich nakładów. To też jest coś, czego dzisiaj nie zdajemy sprawy. No, może dzisiaj znów, bo wysokość nakładu 200 egzemplarzy to już jest oszałamiające w dzisiejszych czasach, tak jak przed wojną. Natomiast czytelnik to były setki tysięcy egzemplarzy. To było coś dla literata
tego jeszcze pamiętającego przedwojenne czasy, to w ogóle było nie do pomyślenia, prawda? Będą je czytać, ale nie w miastach, ale i na wsiach. Te książki trafią pod strzechy, dosłownie, ponieważ czytelnik organizował biblioteki w autobusach, które rozsyłał po całym kraju. To jest coś, co dla nas również dzisiaj jest nie do pojęcia. Mało tego, fundował rowery dla listonoszy, aby te książki oni mogli rozsyłać, aby mogli zbierać prenumeraty na to. Był takim amerykańskim menedżerem, twórcą wielkiego koncernu. Może gdyby tutaj był kapitalizm, to byłby po prostu kimś na miarę Hirsta, czy... Był nazywany czerwonym Hirstem. Natomiast jeszcze w drugą stronę, bo oczywiście tu ideologia, ale chciałem zwrócić uwagę na inną rzecz, niemal symboliczną. To on był twórcą, niezrealizowany, to mówię jedna z tych utopii, domu słowa polskiego. To nie był dom literata jako takiego. Czy słowa proletariatu. Albo właśnie, albo literatury bratnich narodów. Nie, to był dom słowa polskiego. To słowo podniesione do najwyższej rangi polskiego, zważywszy pochodzenie, zważywszy działalność itd. itd., itd. prawda? To myślę, że warto wydobyć, bo przychodzi się na tym do porządku dziennego. Mówiliśmy... Mogę teraz, czy pan... Jeszcze dwa słowa, bo ja ledwo usnąłem temat, który pan zaproponował, o tej władzy totalitarnej. Pewien skrót. Na czym polegała różnica? W tej Polsce, w tych latach, sprawujący władzę typu Bieruta i innych wychowani zostali według matrycy XIX-wiecznej, matrycy czasów I wojny, matrycy szacunku do inteligencji. Przy całej swojej ideologii uważali, że inteligencję trzeba mieć, szanować, mieć po swojej stronie. Oczywiście jak inteligencja jest niepokorna, to jest policja. Ale tutaj bardzo zależało Bierutowi, żeby z tą inteligencją mieć jakiś kontakt. To był wychowanek Jana Hempla. No, nie będę opowiadać o Hemplu. I to jest cecha szczególna. To samo jest we Włoszech, gdzie jednak się w faszystowskich Włoszech jest szacunek. Mussolini bardzo boleje nad tym, że Benedetto Croce jest przeciwny ustrojowi faszystowskiemu. Otóż w Rosji Stalina przy wielkich czystkach, przy tym wszystkim, prawda, też gdzieś kołacze się u takiego Łunaczarskiego właśnie szacunek dla inteligencji. Kiedy pierwszy raz Łunaczarski podaje się do tej misji? Kiedy dowiaduje się, że zbombardowano Kreml. Przecież tam rozstrzeliwano poetów. Tak. Jak pan może tak mówić? Ale ja mówię, że jest październik 17 roku. On ledwo został mianowany, podaje się. On się 8 razy podawał do dymisji, wreszcie go odsunięto. Mniejsza z tym. Co ja chcę, ku czemu zmierzam? Był jeden ustrój, w którym szacunku dla twórców kultury od początku nie było. Ustrój totalitarny. To były Niemcy hitlerowskie. Tam było do oporu od razu, bez żadnych wyjątków. To tyle chciałem dodać. Ale te Niemcy były krótko. Nie, ale będziemy mogli mówić. No. Potem będziemy mogli zabierać pani Joanna, będziemy mogli zabierać. Po prostu, żeby. Przepraszam, ale bo uciekną nam wątki. Nie wytrzymałam, przepraszam. Chciałbym, żebyśmy się zajęli bliżej, panie profesorze, trzema sylwetkami, bo oczywiście właściwie każdy z tych przypadków jest szczególny, wymagałby jakiegoś komentarza, nawet ponad to, co jest w książce napisane. I wyjaśnijmy teraz zagadkę tytułu. Otóż jest to fragment wiersza Juliana Tuwima. W mało znanej frasce na pewnego Pepernika z 1947 roku, której sparafrazowany wers posłużył za tytuł tego zbioru, jeden z najwybitniejszych poetów XX wieku napisał. O ich wczoraj zapomniawszy, z dziś i jutro gdzieś flirtuje. Coraz dla nich jest łaskawszy, nawet dziennik im funduje. Miewa z nimi konferencje, bo tam z wiejskiej mu najbliżej. W pewnej cichej cukierence róg Stalina i trzech krzyży. Prawda, Stalina się nazywały Aleje Ujazdowskie. Byłem już wtedy na świecie, ale nie mogę tego pamiętać, jak się nazywały. Niemniej słyszałem. Moje pytanie dotyczy
mechanizmów, które jakby zbliżały część inteligencji z nową władzą, to jest lęk przed, no, w skrócie mówiąc, w dużym cudzysłowie, przed polskim faszyzmem, którym też na przykładzie Bolesława Piaseckiego to widać jasno. Władza nowa też nawiązywała pewien flirt, zapewniwszy taką właśnie niszę, bardzo zresztą dobrą i dostatnią. Co mnie uderzyło w tych listach Tuwima dotyczących też tej sprawy, bo to się pojawia też w jednym z listów, sprawa Piaseckiego się pojawia, że właściwie jego stanowisko było w tej kwestii znacznie bardziej radykalne. To fraszka to jest tylko takie lekka bagatelka, dowcipne dotknięcie tego. Ale jak wy możecie z nimi gadać? Czy nie było tak, że właśnie jednym z mechanizmów, który takich ludzi jak Dąbrowska, jak wielu innych zbliżał do tej nowej władzy, że tylko komuniści postawią tym maszerującym polskim nacjonalistom tam? Tak, absolutnie. Dokładnie. Dla niektórych nie było wyboru. Tu, bo autorem tej fraszki Radzisko nie padło, bo oczywiście mówiłam tu. To nie powiedziałem chyba. Nie powiedziałem? Powiedziałem. I to on w liście, który też jest zagadką. List jako dzieło epistolograficzne liczy kilkanaście, bądź nawet kilkadziesiąt stron. Sam Tuwim zrobił indeks osobowy do swojego listu. Pisał go trzy razy. Nie wiadomo, czy go wysłał, czy nie wysłał. W archiwum jest chyba odpis. Tak, jest odpis tego listu. Znamy go, obecnie się z Muzeum Literatury. Jak tam trafił, też nie wiadomo. To jest przyczynek do tego, że nawet po wojnie archiwa do kultury powojennej literaci, czy historycy literatury, czy historycy kultury będą mieli olbrzymie problemy z napisaniem obiektywnych dziejów kultury powojennej. Ponieważ no, próbowałem odtworzyć, jak ten list, czy został, czy nie został wysłany, to już się nie da. Nie pamiętają tego osoby. Nie pamiętają osoby, które przyjęły ten list do muzeum, absolutnie. Dlaczego to mówię? Ponieważ w tym liście, Tuwim, pozwolę Państwu, że przeczytam, pisze tak. Co innego mnie niepokoi, nawet przeraża. Po tylu latach okupacji faszystowskiej, po wyzwoleniu kraju przez Armię Radziecką, po takim przełomie, na takim zakręcie dziejowym, w tym kraju jeszcze ciągle daje się we znaki lęk przed opinią kół reakcyjnych. Klechistan, jak widzę, zostanie Klechistanem, a Lechitleria Lechitlerią. I w dalszym fragmencie pisze. Jeżeli Pana nie znudziła moja pisanina, to proszę wysłuchać dalszych moich rozważań. Dowiedziałem się, że działa w Polsce i nawet wydaje pismo Bolesław Piasecki. Pismo nazywa się, jak słyszałem, Dziś i Jutro. Bardzo znamienny tytuł. Brak mi tylko dwóch zaimków dzierżawczych. Wasze dziś, moje jutro. Bo o czym innym może marzyć ten faszystowski szubrawiec, jeżeli nie o objęciu władzy? Jutro. I dlaczego nie zaczął działalności publicystycznej w państwie, którego prezydentem jest Bierut od wydawania organów wczoraj, i tak dalej. Więc dla Tuwima po przejściach, bo oczywiście musiał uciekać z kraju, ale po traumie wojny, kiedy sobie matkę wróconą z balkonu, nie było alternatywy. Było albo akcja do komunizmu, i co ciekawe, ten list pisany jest jeszcze z Ameryki, on jeszcze nie wrócił, i w swojej wymowie jest jeszcze bardziej ostry, jeszcze bardziej skrajny niż komuniści, którzy są w kraju. Być może to go wstrzymało przed wysłaniem, albo ktoś mu powiedział, że on jest bardziej totalitarny niż władza, która tutaj objęła rządy. Zbigniew Gregorczyk, który usiłował, nieżyjący już polonista, ten list ogłosić, twierdził, że list doszedł, ale my mamy tylko papiery po Gregorczyku. Natomiast, czego chyba nie zdążył Pan jeszcze podkreślić, to, że ten list cenzura zdejmowała. Ostatni raz go zdjęła w 80-tych latach ze zdania. Ja mam w archiwum złożoną już przełamane szpalty. I cenzura blokowała i broniła wiadomo czyich tutaj interesów. I jeszcze jedna uwaga. Ja byłem przeciwnikiem wydania tych listów. To kolega Bąbiak mnie zmusił, bo digitalizował mi część archiwum i poprosił, że jednak chciałby coś z tego ogłosić, z tych 1500 listów. I ja, powiedziawszy prawdę, dałem mu wolną rękę. Dlaczego byłem przeciwnikiem? Dlatego, że ja byłem świadom, że to jest tylko ułamek archiwum. Notabene pytał pan
prezesie i jak one ocalały. Znaczna część tych listów od pisarzy ocalała, ile pamiętam, uważnego czytelnika pana Traczyka, który teczki ojca przetrzymał do mojego powrotu ze Związku Radzieckiego i oddał mi. Także to jest to archiwum, które mam, to jest składanka, ale na przykład nie ma w nim Borysa Pasternaka, co jest zupełnie niezrozumiałe, bo to były bliskie stosunki, o tym pisze, o tym na przykład mówił i pisał ziomek Fedecki, który wypłacał Pasternakowi w 1965-1966 roku pieniądze za utwory, których Pasternak nigdy nie dostarczał. Więc to wszystko gdzieś zniknęło i dlatego ja miałem opory. Ale dlaczego jest usprawiedliwiony chyba profesor Bombiak? Dlatego, że stan archiwów po działaczach kultury, po instytucjach i tak dalej jest w Polsce rozpaczliwy, po różnych stowarzyszeniach. Ich nie ma. I nawet takie szczątkowe archiwa są bardzo ważne. Można dopełniać to, co powiedziałem wcześniej. Ostatni fragment z listu Tuwima. Być może odpowiedź na jego wczesne przemyślenia. Drogi panie, zwraca się do Jerzego Porysza. Czy łagodna rewolucja, piszę to jeszcze raz państwu podkreślę, w roku, bo tu rok jest dość ważny, piszę to w roku 45, 12 grudnia 45 roku. Jeszcze zestaw. Jeszcze zestaw. Drogi panie, czy łagodna rewolucja nie zaczyna się czasem mścić? Czy wolno po takiej wojnie i po takiej tragedii, jaką Polska przeszła, działać półśrodkami? Czy nie sądzi pan, że płód rewolucji w łonie naszego kraju poddano tak zwanej skrobance? No to wyjaśnia, że tak powiedziałem, Tuwim myślał jeszcze bardziej skrajnie niż tu robiono. To jest odpowiedź na czy zaangażowanie, czy na pewien dramat człowieka, który nie widzi innej możliwości działania, prawda? Tylko wypalenia tego zła do korzeni. Nawet sam stając się dokładnie, czy przedsiębiorąc takie same środki jak jego wrogowie. No dobrze, to teraz przykład inny, jeśli pan pozwoli, idąc kluczem personalnym. Maria Dąbrowska, która przecież miała rezerwę od początku, która się chyba w tych listach też zaznacza. Tak, to znaczy o Dąbrowskiej można mówić dwojako. To znaczy po pierwsze, jest bardzo krytyczna wobec systemu, absolutnie. Jest bardzo krytyczna też wobec Jerzego Borysy, ale szczególnie ona jest krytyczna w swoich dziennikach. Na łamach dzienników pisze, prawda? A właściwie tylko w dziennikach. Tylko w dziennikach. Natomiast zasiada we wszystkich radach, które jej otwierają. Uczestniczy w tym systemie poprzez przyjmowanie apanaży, które i ze strony czytelnika, i z innych wydawnictw jej honorują. Także to też trzeba widzieć dzisiejszy obraz Marii Dąbrowskiej za pośrednictwem jej kreacji literackiej. Natomiast rzeczywistość trochę odbiegała, nie musiała. Ale mogła swoją drogą to zrobić, bo kolejny drobny szczegół, o którym warto pamiętać i który prawdopodobnie, można tak określić, czyli dwójmyślenie? Również, ale jeszcze jedna rzecz. Jej polisą ubezpieczeniową, jeżeli moglibyśmy takim językiem kolokwialnym powiedzieć, był drobny szczegół. Przedwojenna znajomość w spółdzielczości z towarzyszem Tomaszem. To wystarczyło, żeby można powiedzieć, że była nietykalna. Towarzysz Tomasz, to myślę, że na sali to myślę, że większość osób nie wiedziała, to oczywiście Borysa Bieru. To też działał współdzielczy przedwojenny i tam się zdał z Dąbrowską i tam razem publikowali, prowadzili m.in. czasopisy. To też wyjaśnia potem i taką trochę wycofaną Marię Dąbrowską, na której pozwalano tak. I wreszcie osobowość bujna, nie mniej bujna, jak Jerzy Borysa, mianowicie Broniewski. Znali się jeszcze sprzed wojny z tego. Tak, ale jeśli pan pozwoli, to zacytuję jeszcze jeden fragment. Właśnie ta Dąbrowska, która jest krytyczna. Borysia w dziennikach pisze, Borysia jest niewątpliwie najlepszym strategiem i dyplomatą swego obozu na gruncie stosunku z intelektualistami. Działa ostrożnie, precyzyjnie i sprawnie operuje swą taktyką liberalizmu kulturalnego, popartego dobrodusznym i powiedziałabym dobrotliwym stosunkiem do ludzi. Przechodzącym z najbliższymi mówi o wialną, nawet ordynarną lubaszność. Jest nadto pomysłowy, rzeczowy, konkretny, świetny organizator. Przed to w 1948 roku. Stworzył olbrzymią maszynę wydawniczo-prasowo-księgarską, czytelniczą, z rozmachem niemal amerykańskim. Więc
To jest krytycyzm, ale to nie jest negacja. To analizując ten fragment, to nie jest zaprzeczenie tego, że jest to zło wcielone. Ona jednak przyznaje, że coś się dzieje. I już po śmierci Borejszy pisze w 53 roku, 24, to też znamienny jest, taki fragment znalazłem dziennika. Rok po śmierci prezesa Czytelnika pisze: kiedy zasnęłam po południu, miałam jaskrawy sen. Siedziałyśmy z Anną Kowalską przy stole wśród samych nieznajomych osób. Niby to jakaś sesja. Nagle Anna wyszła, a ja zobaczyłam, że na rogu stołu siedzi Borejsza jak żywy. Nigdy na jawie nie myślę o tym tak mało znanym człowieku, ani tak jaskrawo go nie widzą. Borejsza pyta mnie, czy pani Anna nic pani nie powiedziała? Czuję, że w powietrzu jest coś groźnego do powiedzenia. Nic mi nie powiedział. Borejsza stroi do mnie dziwne miny, jakie teraz czasem znajomi do siebie robią, żeby bez słów wyrazić jak straszną rzecz na świecie. To jest 53 rok, jeszcze raz podkreślam rok, bo to jest ważne. Dziwię się i przez grzeczność też się do niego jakoś tak wykrzywiłam i mówię, no cóż, rzutko niemieckie, untermisch. A on odpowiada mieszaniną rosyjsko-ukraińską. Duże rzutko. Więc w 53 roku, rok po śmierci, Borysza śni się Dąbrowskiej. Tej, która tak krytycznie o nim pisała. I ona zapisuje w dzienniku. I to znaczy, jest dla niej jakoś odpowiedzią na te czasy, które następują, bo to już zaraz Stalin umiera. To jest ten środek totalitaryzmu, środek stalinizmu polskiego. Także to jeszcze dopełniając Dąbrowską. Natomiast Zbroniewskim sytuacja, jeśli chodzi o książkę czy o listy, jest jeszcze bardziej zagmatwana, bowiem w archiwum nie ma listu Broniewskiego. Listu Broniewskiego nie ma również w Muzeum Broniewskiego, bo tam również szukałem, czy są jakieś ślady. Może ktoś powiedzieć... może ktoś powiedzieć, nie pisali, bo mieszkali obok. W tej samej kamienicy piętro wyżej. No ale nie wszystko dawało się załatwić na kontakty, prawda? Jeden wyjeżdżał, drugi wyjeżdżał. Musiałoby się coś zachować. I tu dochodzimy do kolejnej zagadkowej rzeczy, tak zwanej sprawy lwowskiej. Kiedy Broniewski twierdzi, że to zeznania Borejszy doprowadziły do jego skazania i wywiezienia, do tego, co spotkało literatów we Wrocławiu. Trochę nawiązując do tytułu naszego spotkania. Być może było tak, że Borejsza z kolei też ma pretensje do Broniewskiego o to, że ten na niego nagadał do NKWD. Ale to jest z 1942 roku. Tak, dopiero rok temu odnaleźliśmy w archiwum niedatowaną i niepodpisaną notatkę. Prawdopodobnie brulion jakiegoś pisma Borejszy do Broniewskiego, w którym on pisze: Władek, dowiedziałem się, że na podstawie przekazanych ci dokumentów, rzekomo przeze mnie złożonych, oskarżasz mnie o świadome szkodzenie tobie. Aczkolwiek jako komunista nie powinienem się z moich postępków wobec organów partyjnych usprawiedliwiać, aczkolwiek najmniej zależy mi w obecnej sytuacji na czyjejkolwiek przyjaźni czy uznaniu. Chciałbym zobaczyć się z tobą do ustalenia, kto z nas dwóch drugiemu szkodził. Czyli mogło być, i to jest władza totalitarna, spreparowane zeznania czy wypowiedzi jednego pokazano drugiemu i odwrotnie. To doprowadziło, żeby wymusić zeznania, żeby jednak coś wyciągnąć z literatu. Nie zachowały się żadne listy, dopiero w 1948 roku zachowała się książka, która ma znamienną dedykację Jerzemu Borejszy z... Ciesząc się ze wznowienia przyjaźni w 1948 roku. Tak? To znów poświadcza, jak to były skomplikowane, te relacje, te losy. No, wcześniej oczywiście Borejsza wydawał Broniewskiego, mało tego, będąc jeszcze w Moskwie, pisał bardzo pozytywne recenzje. Nawet polecał wiersze Broniewskiego do publikacji w miejscowym. Także dziś jest to nie do odtworzenia. Tak? Nie możemy już tak warstwa po warstwie oddzielić tej sytuacji, jaka wówczas panowała. Mogę tylko dodać z tego, co już pamiętam, że spędziliśmy razem święta, to był 47 albo 8 rok, nie później, nie mogło być później, u Stanisława Lorenca w Nieborowie. Było tylko 8 osób, Broniewscy, matka z ojcem i ze mną, Pieńkowski, słynny fizyk i Lorenc z córką. Także i resztę to ja już w swoich wspomnieniach opisałem, prawda, bo ja
ojca wypytywałem o Broniewskiego, ale nie o sprawy polityczne, o jego zachowanie. A wracając jeszcze do przypisu, a wszystko, o całej sprawie Lubowskiej wiemy z jednego źródła, nie tylko i wyłącznie od Wata. I to jest teraz powielane, czy to jest teraz jako jedyne źródło, prawda? Bo nie mamy innych, co jako historyk... Miłosz. No ale Miłosz nie był przy tym. Znów, prawda? Miłosz jeszcze bardziej dalej był. Więc to jest jeszcze trzeci stopień, prawda? Wat zna tą wersję od Broniewskiego, czyli dochodzimy do sedna i do tego, co powiedziałem, że jednemu przedstawiono jedną wersję, drugiemu przedstawiono drugą wersję. Każdy z nich miał rację. Ale siedział Broniewski. No właśnie. No siedział Broniewski, ale nie tylko Broniewski siedział. Broniewski miał wypuszczony, prawda? Nie siedział też do końca. Więc, bo opisuje w tym, że nie dał się złamać. I jednak ta podpucha, jak powiedzieli, czy ta misterna gra NKWD nie zadziałała. Panowie potem się spotkali. Wasilewska tutaj też działała. Parnicki pisze w swoich wspomnieniach, krótko, Borysia ocalił mi życie swoimi zeznaniami. Mamy dwie relacje różne. Tak, ale ostatnie pytanie, zanim oddam głos publiczności. Jestem ten Lwów, ta pierwsza okupacja sowiecka i potem jest ta Polska lat 45 czy 44-48. Czy tacy, zdaniem panów, czy tacy ludzie jak Jerzy Borejsza, jak Roniewski, wszyscy, którzy przeszli przez ten Lwów, Batu, którego tutaj wspomnieliśmy, czy oni mogli mieć złudzenia, że tutaj będzie inaczej? Oczywiście w tym zapisie Żukrowskiego z rozmowy generała Prawina z Borejszą jest dosłownie, u nas będzie inaczej. Mieli nadzieję na śmierć samego Stalina. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy dam radę opracować dziennik frontowy mojego ojca, ale on przecież jest na froncie. Teraz notabene na wystawie tej Solidarności w Gdańsku było pokazywane jego biurko oficerskie z frontu. Taki sejf z darów amerykańskich przysłany. On pisze w tym dzienniku skrótem. Mówimy o 37 roku. Mówię o 37 roku z Solcem. Solc to był człowiek, który by go Stalin kazał nie zamordować, ale umieścić w domu dla psychicznie chorych. I w mieście wtedy, które się nazywało Kujbyszew, ojciec mieszkał u rodziny Solca, kiedy był na przepustce z frontu. Dwa razy są zapisy, mówimy o 37 roku. On złudzeń, nie mógł mieć nadmiernych złudzeń, ale jest ta, tak mi się wydaje, robił to, co było możliwe. Bromberg, Adam Bromberg, pisze w swoich wspomnieniach, uczył nas wykorzystywania możliwości we Lwowie, gdzie po 3 miesiącach go usunięto z dyrekcji Ossolineum, chyba na początku 40 roku, przestał być dyrektorem Ossolineum. Ale Bromberg pisze po latach już, kiedy podsumowuje życie, uczył nas, jak przeżyć, jak się dostosować, jak wycisnąć maksimum z tego, co jest możliwe. Czy ci ludzie mogli mieć złudzenia? Mogli mieć złudzenia, że to się zmieni. Te złudzenia mieli marszałkowie radzieccy. Przecież znana jest historia, że Stalin kazał zainstalować podsłuchy u swoich marszałków i czekał jeszcze rok po wojnie, żeby je wykorzystać przeciwko nim. Także tam jest zapis, oni mówią, nie po to wojowaliśmy, żeby wrócić do tego, co było w latach Wielkiej Czystki. To są zapisy, które są dokumenty znane. Mnie się wydaje, że bardzo często kwapią się do sądzenia ludzie, którzy nie przeglądają dokumentów. A jak nie mam dwóch dokumentów o tej samej sprawie, to ja w ogóle nie wyrokuję, bo to należy do fachu historyka. I
kiedy ludzie się zastanawiają, jaka siła tajemna pchała mojego ojca do góry, to nie wiedzą czasem podstawowych rzeczy. Podstawowych. Siłą tajemną był jego stryj. Nie jego brat, był jego stryj. Leib Goldberg, brat jego ojca, który był w tak zwanej Antifie. Antifa to był antyfaszystowski komitet żydowski utworzony w czasie wojny. I Stalinowi do pewnego momentu na tym zależało. I ten stryj zresztą surowo go napominał i był realistą, zdaje się. Ja stryja nie, ojca nie poznałem, bo kiedy mnie wysłano na studia, to stryj już był na Syberii. Nie rozstrzelano go. Dlaczego nie rozstrzelano, też wiem. Wrócił w 1956 roku z zesłania i umarł. Ale do 1948 roku ten stryj w pewnym sensie ułatwiał ojcu karierę polityczną. I to jest taki szczegół, którego żaden biograf po prostu nie znał. Chyba Krasucki. Chyba Krasucki to wyciągnął. Jeszcze zapytam pana o znaczenie nazwiska Borejsza, bo to jest też ciekawe. Przepraszam, ale ja już napisałem tylko 30 stron maszynopisu i teraz muszę to przerobić u siebie. Ja nie wiem do końca. Paweł Hertz wyjaśnił mi pierwszy, że to jest nazwisko hebrajskie. Brejszo, tak on mówił. Nie wiem, kto to zna hebrajski. Joanna zna. I to znaczy na początku Pan Bóg stworzył i tak dalej. Że jest to nazwisko hebrajskie przyswojone. Bereszyt. Proszę? Bereszyt. Bereszyt, tak. Przyswojone przez szlachtę polską. I teraz można było bez końca opowiadać, że są cztery gałęzie. Szlachecka, głównie zresztą rosyjsko-litewska, polska, chłopska i żydowska z tym nazwiskiem. Oczywiście ja należę do ostatniej. Ci Borejszowie mieli majątek dmochylowski. Żydzi i chłopi z tego majątku, niektórzy prawdopodobnie nosili to nazwisko. I nosiła je podobno moja prababka, babka mojego ojca. I w rodzinie się ustaliło, to zresztą w encyklopedii jest, że tam, żeby się migać od służby wojskowej, żeby nie wszystkich synów zabrali, to używali wymiennie nazwiska Borejsza i Goldberg. To nie były przyswojone nazwiska, to było. I ustaliło się tak, że stryj, kolejny stryj mojego ojca, amerykański stryj, który pracował z Rooseveltem, z prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem, jest klasykiem poezji w języku jidysz. I Menachem, który był związany z senatorem Żabicem w polityce i tak dalej, przyjął nazwisko Borejsza jeszcze przed I wojną światową, pod tym nazwiskiem pisał. Akurat Menachem służył w armii carskiej i zaczął od opowiadań o losie takich a la Kuprin, o losie żołnierza. No więc tyle pokrótce do nazwiska, ale ja z tym nazwiskiem przeżyłem cuda, dlatego że jak chcieli na mnie donos złożyć Czesi w 1976 roku na kongresie w Sofii, no mówiłem o znaczeniu archiwów Stolicy Apostolskiej dla badania historii Bałkanów. No bo się na tym znałem. I Czesi doszli do wniosku, że to jest nieprawomyślne. Chcieli złożyć donos. A to jedyna dygresja. I pojechaliśmy do klasztoru rylskiego. Wycieczkę prowadził późniejszy po 90 roku minister oświaty Bułgarii Jucho Dmitrow, mój przyjaciel, z którym razem we Włoszech wypadaliśmy. Jucho mówi, uważaj, jak ja załatwię tych Czechów. Podszedł do tych Czechów i na cały autobus mówi tak. A wiecie, jak się nazywał generał dowodzący artylerią, która wyzwalała Bułgarię w 1978 roku? 1800. Nazywał się, to był generał Borejsza, przodek naszego kolegi. On mówił tak, że niby ja słyszałem, a ci słyszeli też. Wyobrażacie sobie, jakie on ma chody w Moskwie. Na następnej
na następnym przystanku naszej wycieczki tych dwóch Czechów przybiegło przedstawiać się mnie, a nie donosić. Więc ja miałem różne tego rodzaju przygody z nazwiskiem. Jeszcze do pana profesora to pytanie czy mogli mieć złudzenia. I już oddamy głos publiczności. Oczywiście, że mogli mieć złudzenia, tylko pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, o tej traumie wojny. Że po wojnie to będzie niemożliwe to wszystko, co się stało w 1937 roku. To jest ta cenzura, to co żeśmy przeszli, to nie może być, nie może być nic gorszego. Prawda? To jest coś, co było apokalipsą. Więc to też działało na wybory, czy na postawy tej inteligencji. No, i tutaj postawimy może nie kropkę, a wielokropek. Tak? I w takim razie zwrócę się do państwa, mamy tutaj ten mikrofon przechodni. Kto chciałby zadać jakieś pytanie, coś powiedzieć? No to może pan wywołany do głosu. Józef Hen. Tak, lepiej, żebym nie zaczął mówić, bo się rozgadam i